Witam Państwa. To jest czas, kiedy mamy tą chwilę refleksji, której to chwili próbujemy przyjrzeć się bardzo głęboko czasami sytuacjom, które towarzyszą naszemu życiu. I taką sytuację mamy również dzisiaj. Napisała do mnie pani Anna. Byłam bita, wyzywana i poniżana przez własną matkę. Tak samo trafiłam, a może raczej wybrałam sobie później męża, oprawcę. O ile z trudem udało mi się przebaczyć mężowi, tak nie potrafię przebaczyć mamie. Ksiądz powiedział, że powinniśmy przerobić to w sobie i słowo przepraszam od naszego kata niczego nie zmieni. A ja z własnych trudnych doświadczeń wiem, że zmienia bardzo wiele. Płaczę po każdym telefonie od mamy. Sama już do niej nie dzwonię. Chodzę do pani psycholog, która mi radzi, żeby nie robić nic wbrew sobie. Ale to też nie załatwia sprawy. Modlę się codziennie, ale mam wrażenie, że Bóg mnie nie słyszy. Jestem samotna, mimo że mam dzieci i męża. Jestem przygnieciona ciężarem życia. Staram się uśmiechać, rozwijać. Zapisałam się do szkoły, na kursy, ale po co to wszystko? Ciągnąć to dla dzieci? Przeczytałam kiedyś, że nasz oprawca jest naszym nauczycielem i trzeba pomyśleć o nim jako o swoim przyjacielu, który chce nas nauczyć czegoś, czego nie umiemy. Tylko czy nam samym wystarczy sił, żeby to wszystko znosić? Dziękuję pani Anno za tą szczerość i te pytania, które pani zadaje i przede wszystkim za pani przejmującą historię. Takie mam wrażenie, że pani ma kontakt z tym, co jest trudne. I rzeczywiście sięga pani bardzo głęboko z takim zastanowieniem, czy oprawca może nas czegoś nauczyć, ale jest coś w tym, tylko ja bym nie mylił tego z jednym bardzo ważnym spojrzeniem też na to, mianowicie takim, że nie oznacza to, że mamy cierpliwie znosić przemoc, której doświadczamy. Mianowicie destrukcji, poniżaniu, przemocy należy powiedzieć nie i to bardzo wyraźnie. I to musi wypłynąć od nas, od ofiar bardzo często. To my się musimy temu przeciwstawić. I to jest ta najtrudniejsza nauka, kiedy doświadczamy przemocy od osób najbliższych. To jest przekopywanie się właściwie przez cały życiorys teraz i takie mam wrażenie, że chodzenie do pani psycholog niewiele zmieni, bo ja nie chcę, żeby ludzie do mnie przychodzili, żebym ja udzielał rad. Ja chcę, żeby ludzie do mnie przychodzili, jeśli już przychodzą albo mnie o coś pytają, po to, żeby siebie zmienić. I dlatego to prawo do emocji, które pani sobie daje, ale to też jest tak, że mam wrażenie, że daje tylko tyle, co pozwala jak gdyby przeżywaniu samej siebie, ale ja nie wiem, czy mama wie, pani mama wie, co pani przeżywa, co pani w sobie nosi, co ona pani zrobiła i jak można nawiązać relację z kimś, komu się nigdy tego nie powiedziało. I ja wiem, że bardzo często jest taki element, który bierzemy pod uwagę, mianowicie a już nie chcę do tego wracać, a moja mama już jest teraz starsza, już nie bardzo chcę jej mówić o tym, nie chcę jej obciążać, to było, minęło, ja sobie dam radę. Mam takie wrażenie, że jeśli pani się nie zdecyduje na otworzenie siebie, to może pani tego żałować do końca. Przepiękną historię pamiętam, kiedy w trakcie terapii jedna z pacjentek powiedziała: mimo że mój tata ma 90 lat i ma początki Alzheimera i pamięta tylko to, co się do niego dziś mówi, zdecydowałem się mu powiedzieć o tym, co przeżywałem w dzieciństwie, nie dlatego, żeby go obciążać, ale dlatego, żebym ja się z tego uwolniła. I zrobiła to. I to jest ten krok takiego bycia bliżej siebie. Nie obciążać, tylko powiedzieć o swoich uczuciach. Nie oskarżać, tylko żeby być bliżej tych osób. Pani chce mamy, pani chce jej uczuć, pani chce doświadczyć tego, czego pani nie doświadczała w życiu. I jaki jest sposób, żeby to osiągnąć? Powiedzieć mamie, co pani czuje. Do tego się trzeba być może przygotowywać bardzo długo i to jest trudne, ale jest to droga, którą można wrócić do tego, czego nie dostaliśmy. I naprawdę zaskakujące są czasami pojednania osób, które bardzo głęboko gdzieś mówią o swoich doświadczeniach. Życzę pani tego, żeby pani taką możliwość jeszcze takiego głębokiego porozmawiania z własną mamą miała.
Warto chyba, proszę Państwa, w ogóle myśląc o krzywdzicielach, także pomyśleć o sobie, kiedy my się pozwalamy krzywdzić, mimo że już jesteśmy dorośli, mimo że już mamy o wiele głębsze, dojrzalsze spojrzenie na życie, to czasami zachowujemy się jak te małe dzieci, które pozwalały się kiedyś krzywdzić. To jest takie głębokie. Wróćmy do tego, nazywajmy to po imieniu i nie pozwalajmy się krzywdzić. Żyjmy pełnią życia, na którą naprawdę zasługujemy. Pozdrawiam, czekam na Państwa refleksje i myśli.